Inga ma nadzieję, że razem z Patrycją uda im się dać chłopakom nauczkę i że ci w końcu przestaną sobie z nich żartować. Hejka! Słuchaj, mam do ciebie taką prośbę. Mógłbyś zawołać Olka i Pawła z twojej klasy, bo muszą pomóc pani ważnej w szatni. Pan profesor Majak tak kazał. A ty piękna nie możesz? No wiesz co, mam jeszcze parę spraw do załatwienia i kartkówkę, więc proszę, jakbyś mógł zawołać ich. No dobrze, zrobię to dla ciebie. Dziękuję. Zaraz tu będą. Dobra. Jesteś gotowa? Tak. Patrycja, na pewno masz wszystko? Mam. Dobra, idę nagrywać. Idź. Pani Jadziu, jesteśmy! Ej, kurde, to jest krew. Ja pierdzielę. Ej, Patrycja, co się stało? Wszystko okej? Okay? Ja szłam, nabiłam się na jakiegoś druta i strasznie mi oko boli. Łzami, nie wiem, co się stało. Ej, to krew? Pokaż to oko. Ja nie... A! Ja! Odejdź! Nie zbliżaj się! Nie, stój tam! Nie, Paweł, nie chcę być ślepa! Nie, zostańcie! Proszę! Nie zbliżaj się! Proszę cię! Nie, stój tam! Proszę! Stój tam! Proszę, łapcie! Ja ci nie mogę! Porąbało was, to jest tłuszcze oko chyba, tak? No, brawo, czy wy sobie zrobiłyście z nas jaja? Tak! Przecież to nawet nie było śmieszne. Było. Było i tam bardzo. Tak. Powiem ci, jestem bardzo ciekawa, czy ludzi na Insta też to będzie tak bawić. Jak? Chcesz to jeszcze do neta wrzucić? Powaliło cię? To jest nienormalne. My? Leczcie się. O kim ty mówisz, chłopaku? No nie wierzę. Laski totalnie sobie z nas zakpiły, a my daliśmy się podejść jak małe dzieci. Teraz cała szkoła będzie miała z nas bekę. To jest jakiś dramat. Nie myślałam, że to powiem, ale straszenie innych jest serio mega zabawne. A szczególnie, jeżeli straszysz kogoś, kto ci serio podpadł. A chłopaki też się jeszcze zdziwią, bo to dopiero początek zemsty.